Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Q&A, który powstaje przy współpracy właśnie z Wami, ponieważ to Wy zadaliście mi pytania do tego odcinka. Pytania znajdowały się pod filmikiem, który nazywał się Co dostają vlogerki? I tam też właśnie był konkurs, pod którym i zadaniem, jakie wykonaliście, było zadawanie mi pytań właśnie do odcinków typu Q&A. Ja, jako że jestem osobą, która bardzo lubi mieć ład, porządek i wszystko zorganizowane, to postanowiłam, że uporządkuję sobie te Wasze pytania i podzielę je na kilka kategorii. Na kategorie związane z YouTube'em, na kategorie związane z takim życiem codziennym, na kategorie typowo makijażowe, typowo kosmetyczne oraz też właśnie na takie, jakie poruszę dzisiaj, czyli na kwestie związane z moją osobowością, na kwestie związane z celami życiowymi oraz na kwestie związane z tym, co sądzę na temat wyróżniania się z tłumu. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie mnie bliżej poznać od tej strony, to serdecznie Was zapraszam, zostańcie ze mną dalej. Pytanie pierwsze, które zadała użytkowniczka YouTube'a o niku Prawdziwa Nadzieja, brzmi: moje pytanie jest proste. Czego szukasz, do czego dążysz, jaki jest Twój cel w życiu oraz jakie jest Twoje największe marzenie? Pozdrawiam. Ja również się pozdrawiam. Ja może odpowiem na każde z tych pytań po kolei i w takiej kolejności, jaka jest właśnie tutaj zadana przez Prawdziwą Nadzieję. Czego szukam i do czego dążę w kategorii poszukiwań takich życiowych, to przede wszystkim to, żeby robić to, co ja lubię, w czym ja się spełniam, w czym czuję się mocna, w czym czuję się pewna i co sprawia mi radość, kiedy to wykonuję. Uważam, że każdy człowiek powinien właśnie do tego zmierzać, do tego dążyć i tego szukać, ponieważ uważam, że tylko wtedy, kiedy człowiek jest szczęśliwy sam z sobą, może również dawać szczęście innym i może być tak zwanym, że taka osoba jest po prostu influencerem, czyli kimś, kto ma pozytywny wpływ na innych. Twierdzę, że jest to obszar, w którym każdy z nas również ma wpływ na to, aby znaleźć w sobie wewnętrznie to, co ja lubię robić, w czym ja się czuję mocna, co chciałbym robić, w czym sobie siebie wyobrażam. Uważam, że jest to coś, na co każdy z nas totalnie ma wpływ. Każdy z nas prędzej czy później w sobie to odnajdzie. A kiedy już to odnajdzie, to powinien szukać sposobu na to, aby móc zacząć się w tym realizować, aby móc na przykład wykonywać pracę taką, jaką uznaje, że wewnętrznie się do tego nadaje. I wtedy właśnie odzyskujecie w sobie siły witalne, odzyskujecie w sobie szczęście, odzyskujecie w sobie totalnie energię i możecie tą energię później dawać innym i wszystko to się zapętla i dzięki temu jesteście po prostu szczęśliwymi ludźmi. I ja właśnie cały czas tego szukałam i znalazłam i na przykład dla mnie właśnie tym, do czego zmierzam i czego szukałam, było znalezienie zajęcia, które sprawi, że będę szczęśliwa, ponieważ to, co dotychczas wykonywałam jako pracę, nie dawało mi 100% satysfakcji. Owszem, robiłam to na 100%, ponieważ już taka jestem, że wszystko, co robię, staram się robić na 100% i najlepiej jak potrafię. Niemniej jednak czułam wewnętrznie, że to nie jest coś, co daje mi takie euforyczne szczęście, które mnie wypełnia z każdej strony i które powoduje, że po prostu każdego dnia budzę się i chcę to robić. I znalazłam to i uważam, że to czyni mnie szczęśliwym człowiekiem. I polecam to naprawdę wszystkim ludziom na tym świecie, którzy czują, że brakuje im energii, którzy brak energii zwalają na pogodę. Owszem, ja też mam takie dni. Ale jeżeli taki stan utrzymuje się długo i jest długotrwały i odbija się na nas negatywnie, to znaczy, że po prostu musimy zmienić swoje myślenie i musimy zacząć szukać tego, co czujemy wewnętrznie, że może nas uszczęśliwiać. I po prostu to robić. Zacząć to robić. I to jest to, do czego ja dążyłam i ja to znalazłam i to polecam. Jaki jest mój cel w życiu zatem, skoro już można powiedzieć, znalazłam to, do czego dążyłam? Mój cel w życiu jest taki, żeby przekuć swoje mocne strony, które wykorzystuję w swojej pracy, która obecnie jest moją pasją, w takim kierunku, aby móc pomagać innym oraz aby móc z tego po prostu zarabiać na życie. Ja się z tym nigdy nie ukrywałam, zawsze uważałam, że każdy z nas powinien swoje mocne strony, swoje wszystkie tak zwane wewnętrzne, pozytywne emocje wykorzystywać właśnie do tego, aby móc przekuć to w coś, z czego możemy żyć.
I jest to pozytywne wtedy, kiedy nie idziemy w ślepo za tymi pieniędzmi, to znaczy nie naginamy się, aby za wszelką cenę w jak najkrótszym czasie po prostu zarobić tylko i wyłącznie pieniądze. Natomiast uważam, że każdy z nas, jeżeli odnajdzie w sobie swoje mocne strony, może je przekuć w to, aby móc po prostu z tego żyć. I dzięki temu będziecie po prostu cały czas szczęśliwi i wasze życie będzie każdego dnia coraz lepsze, ponieważ po prostu będzie was cały czas rozpierała wewnętrzna energia, która w dodatku będzie napędzana tym, że wiecie, że możecie właśnie robić to, co kochacie, to, co uwielbiacie i jeszcze dzięki temu możecie żyć. Czy może być coś fajniejszego? To jest właśnie mój cel życiowy obecny. Jakie jest moje największe marzenie? Wiecie co, ja nie jestem typem marzycielki, ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam ma takie swoje wewnętrzne, mniejsze i większe marzenia. Ja zwykle nie nazywam tych rzeczy marzeniami, tylko nazywam je celami, dlatego że dla mnie określenie marzenie kojarzy się z czymś, o czym możemy bujać w obłokach, ale czego nigdy nie osiągniemy. Teraz, nagle, już, tak, teraz, pragnę właśnie teraz się znaleźć, nie wiem, na Malediwach. To jest marzenie i to jest takie tak zwane marzenie z świętej głowy, no bo nikt z nas teraz, zaraz, za chwilę nie znajdzie się na tych Malediwach. Ale jeżeli już myślicie o tym w kategoriach takich, że bardzo chciałabym zobaczyć, jak wyglądają Malediwy i będę teraz odkładała kasę przez najbliższe 2 lata, żeby na te Malediwy pojechać, ja na te Malediwy pojadę, to już nie jest marzenie, to jest cel. No i właśnie ja staram się bardziej patrzeć na życie poprzez pryzmat celu i na przykład takim moim celem obecnym jest to, aby móc polepszyć swoją działalność na YouTubie o lepszy sprzęt do nagrywania, zarówno audio, jak i wideo. I nie nazwę tego marzeniem, ponieważ ja nie chcę tego mieć zaraz, ja to chcę mieć. I wiem, że to będę mieć, ponieważ jestem taka, że jeżeli wytyczę sobie dany cel, to do niego zmierzam i do niego zdążę. I prędzej czy później to osiągnę. Dlatego tak, moim największym celem obecnie jest to, aby zainwestować w lepsze wideo oraz audio, po to, żeby mieć jeszcze więcej radości z tego, co sprawia mi największą radość, czyli właśnie tworzenie na YouTube. Się rozgadałam, moi drodzy Państwo? No ale co zrobić? Kolejne pytanie, które zadała Mania, brzmi: czy lubisz wyróżniać się z tłumu? Jest to bardzo ciekawe pytanie i pomimo tego, że Mania zgłosiła te pytania jako konkursowe już niestety w czasie, kiedy konkurs został zakończony, to mimo wszystko ja chciałabym się odnieść do tego pytania, ponieważ uważam, że jest ono niezwykle ciekawe i uważam, że każdy z nas powinien sobie na te pytanie odpowiedzieć. Też chciałabym, żebyście Wy w komentarzach odpowiedzieli właśnie na to pytanie, czy lubicie wyróżniać się z tłumu, a w tym czasie, kiedy Wy się nad tym będziecie zastanawiać, to ja Wam powiem, co ja sądzę na ten temat. Ja jestem osobą bardzo energiczną i bardzo przebojową, ale jednocześnie też jestem introwertykiem, co oznacza, że ja nie lubię być w centrum uwagi, wbrew temu, co sobie mogą pomyśleć ludzie, którzy mnie poznają. Ja nie lubię być w centrum uwagi, nie cierpię tego, kiedy idę i kiedy ktoś na mnie patrzy i kiedy ja to czuję. Po prostu bardzo się z tym niekomfortowo czuję i pomimo tego, że nie należę do osób, które się jakoś peszą, które się czerwienią, które tak palą tak zwanego przysłowiowego buraka na twarzy lub które zaczynają się nienaturalnie zachowywać w takich sytuacjach, to pomimo iż całe szczęście nie doświadczam tych wszystkich przykrych takich zachowań, które się często pojawiają u ludzi, którzy nie radzą sobie właśnie z tym, kiedy przykuwają jakąś większą uwagę, to mimo tego ja po prostu tego nie lubię i dlatego też między innymi nie lubię chodzić w butach, które słychać, to znaczy w szpilkach, które stukają. Lubię chodzić w butach na obcasie, ale w takich, które nie wydają dźwięku. Co powoduje, że każdorazowo, kiedy zakupuję buty, które wydają dźwięk, lecę do mojego szewca, tak aby mi je przerobił, stuningował, tak żeby po prostu ich odgłos nie był słyszalny. Bo nienawidzę tego, kiedy idę i kiedy ktoś się za mną obraca. Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że też jestem ładną dziewczyną, atrakcyjną i że być może ktoś nie obraca się za mną, dlatego że jestem brudna lub, nie wiem, mam na plecach przyklejoną kartkę, wyglądasz jak idiotka, ale mimo wszystko po prostu nie lubię tego, nigdy tego nie lubiłam i pomimo tego, że jestem właśnie towarzyska, że bardzo łatwo nawiązuję kontakty, no to wbrew wszelkiej opinii osób, które mnie poznają, nie lubię wyróżniać się z tłumu w
tym kontekście zwracania na siebie uwagi i tego, żeby ktoś się za mną oglądał. Natomiast też te określenie wyróżniania się z tłumu może mieć swój pozytywny oddźwięk i tutaj dla mnie takim oddźwiękiem pozytywnego wyróżniania się z tłumu jest to, kiedy nie idziemy z prądem. Co to oznacza? Wtedy, kiedy na siłę nie staramy się być uklepani na czyjąś modłę. Już Wam mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie chcemy też być na siłę oryginalni, bo ja na przykład też tak miałam, że chcę być na siłę oryginalna i będę specjalnie robiła na przekór, tylko po to, żeby się wyróżnić z tłumu. Też nie chodzi tutaj o to, żeby za wszelką cenę robić coś na przekór, tylko po to, żeby iść pod prąd. Ale bardziej chodzi mi tutaj o to, że ja bardzo cenię sobie ludzi, sama również staram się taka być, aby mieć swoje zdanie, nie bać się tego zdania wyrażać w sposób pokojowy, w sposób niekrzykliwy, w sposób stonowany, co jest bardzo ważne. Staram się nie ulec temu, że ktoś, jakaś grupa ludzi na przykład ma w większości określone zdanie na dany temat i ja będąc w tej grupie teraz się dopasuję i będę miała takie same zdanie jak oni, ponieważ nie mam w sobie na tyle siły, ani nie mam w sobie tyle charakteru, żeby móc wyrazić swoje zdanie. I tutaj pod tym względem ja lubię się wyróżniać z tłumu, ponieważ od zawsze mam tak, że jestem osobą przekorną i mam to od dziecka podobno. O ile za dziecka ma się to tak w taki nieokiełznany sposób, po prostu robimy coś na przekór, bo tak, to o tyle jako dorosły człowiek ja mam nad tym pełną kontrolę i ja doskonale wiem, kiedy ja muszę zareagować, kiedy ja muszę się zbuntować i kiedy ja muszę iść pod prąd dla własnego dobra i dla własnego poczucia własnej uczciwości z samym sobą. Nie będę Wam przytaczała konkretnych sytuacji, bo jest bardzo ciężko przytoczyć taką sytuację, ale takich sytuacji w swoim dorosłym życiu już miałam bardzo dużo, że dana grupa ludzi uważała coś na jakiś tam temat, na temat osoby albo wydarzenia, albo sytuacji, która miała miejsce, a ja, nawet jeżeli to był mój szef, potrafiłam zareagować i sprzeciwić się, ponieważ uważałam, że to nie jest właściwe. Nie jest właściwe patrzenie na tą sytuację w ten sposób, zachowanie się w tej sytuacji w ten sposób, ani tym bardziej utwierdzanie innych w przekonaniu, że tamte jego, jako ważnej osoby, zachowanie było właściwe. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję, że wiecie, bo nie potrafię tego w bardziej jasny sposób opowiedzieć, żeby nie opowiadać konkretnych sytuacji i przytaczać ludzi, którzy mogą się czuć powiązani z tą sytuacją. Natomiast wyobraźcie sobie, że po prostu macie szefa i on reaguje w określony sposób, bo każdy reaguje inaczej. I wy, jako pracownik, czujecie się zobowiązani w tym, aby go poprzeć. Ale jednocześnie też wiecie, że jest to niezgodne z wami, niezgodne z pewnymi normami, nie wiem, etycznymi na przykład. I po prostu nie chcecie tak postąpić. I wtedy właśnie uważam, że należy się wyróżnić z tłumu, nawet jeżeli wasi inni koleżanki i koledzy idą wtedy właśnie za tym przysłowiowym szefem. Ponieważ jeżeli nie zadziałacie tutaj wbrew tłumowi, to po prostu będziecie sami ze sobą nieszczęśliwi, będziecie się czuli stłamszeni emocjonalnie, będziecie czuli się po prostu nieuczciwie sami z sobą i też ten stan później będzie się w was nawarstwiał i przez to nie będziecie mieli pozytywnej energii, co jest bardzo niekorzystne. Dlatego w tym zakresie ja zachęcam do wyróżniania się z tłumu, natomiast nie popieram i osobiście nie lubię wyróżniania się z tłumu na zasadzie takiej, żeby gwiazdożyć. Po prostu nie, nie, nie. 3 razy nie. Kolejna rzecz, tutaj już troszeczkę mniej filozoficzna i bardziej taka, powiedzmy sobie, związana ze mną jako z osobą, ale z moją osobowością, ale już nie taka wymagająca wielkich wywodów, to pytanie, jaka piosenka sprawia, że masz ochotę rzucić wszystko i zacząć tańczyć? Una vaina loca que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a sola. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. To właśnie ta piosenka. Tak, ja w ogóle kocham muzykę, powiem wam. Kocham taniec. Muzyka jest czymś, co zawsze daje mi energię w sytuacji, kiedy mi jej brakuje. A czasami mi jej brakuje, pomimo tego, że jestem osobą energiczną. Pytanie, które zadała Dominika Konkol, poniekąd nawiązuje do kwestii wyróżniania się z tłumu i dotyczy ubioru. Ubierasz się zgodnie z panującą modą, czy masz swój własny styl? Ja nie należę do osób typu fashionista, czyli osób, które w jakikolwiek sposób orientują się w tym, jaka panuje moda. Więc ciężko mi za nią podążać, ponieważ nie mam pojęcia, jaka ona jest w danym momencie.
Ja podążam za tym, żeby czuć się dobrze sama z sobą, żeby moja figura i jej niedoskonałości były odpowiednio zakamuflowane przez ubiór. Lubię, kiedy ubiór mnie nie ogranicza. Bardzo to lubię. Lubię, kiedy nie boli mnie brzuch od tego, że mam ciasną spódnicę, w której muszę go wciągać. Generalnie po prostu ja ubieram się bardziej po swojemu, ale też nie jest to ubieranie się na siłę oryginalnie, ponieważ nawiązuje to właśnie do tego, że nie lubię się wyróżniać z tłumu, więc nie będę się ubierała na siłę inaczej niż wszyscy, tylko po to, żeby się wyróżniać z tłumu, bo dla mnie to jest totalny bezsens. Lubię ubierać się bardziej elegancko, co oznacza, że bardziej wolę koszulę niż na przykład t-shirty. Jeżeli chodzi o połączenie mojego stylu ubierania się z jakąkolwiek modą, no to nie ma czegoś takiego u mnie, ponieważ ja totalnie nie wiem, jaka jest moda. Ponadto, patrząc na to czasami na pokazy mody, stwierdzam, że to w ogóle nie jest coś, w czym można chodzić. Jeżeli chodzi o kwestię ubierania się we własnym stylu, to można powiedzieć, że mam własny styl. Nie lubię rzeczy, które noszą wszyscy, aczkolwiek też nie ubieram się na siłę inaczej, tylko po to, żeby wyróżnić się z tłumu. I ostatnie pytanie, jakie chciałabym poruszyć w tym odcinku Q&A, który i tak mi się wydaje, że będzie dość długi, ponieważ jest dość filozoficzny, to pytanie również Dominiki. Jaką cechę u innych cenisz najbardziej, a jaka doprowadza Cię do szału? Jeżeli chodzi o cechę, którą ja najbardziej cenię w ludziach, to ja w ludziach najbardziej cenię otwartość umysłu. Gotowość na zrobienie czegoś innego, niż mamy to w zwyczaju robić. Umiejętność zadziałania inaczej, niż zazwyczaj mamy to w swoim trybie codziennym. Umiejętność nagięcia się do tego, żeby zrobić coś, co w efekcie ostatecznym sprawi, że będziemy po prostu szczęśliwi. I tą cechę nazywam otwartością umysłu, która jest dla mnie, osoby, która lubi wszystko mieć zaplanowane od deski do deski, jest to cecha bardzo ważna i ja tą cechę w sobie długo wypracowywałam. No i nie powiem, nadal mam problem z tym, żeby robić coś spontanicznie, na zasadzie takiej, że nie wiem, powiedzmy, miałam taki dzień w tygodniu, gdzie wiedziałam, że mam po prostu już wszystko do wysprzątania i ja się bardzo dobrze czuję z tym, kiedy mam wszystko wysprzątane i dopiero wtedy robię inne rzeczy. Ale jeżeli tylko przychodzi jakaś spontaniczna okazja i na przykład, nie wiem, znajomi czy mąż, czy ktokolwiek zaproponowaliby mi, żeby w ten dzień właśnie, nie wiem, pojechać na 2 dni w góry i wejść na jakąś, nie wiem, fajną górę, zobaczyć jakiś widok, spędzić fajny czas, to ja bym się na dzień dzisiejszy z tym nie wahała. Pomimo tego, że później bym się wkurzała, że mam ten bałagan, że nie zrobiłam czegoś według swojego jakiegoś schematu, to wiem, że w efekcie ostatecznym ja bym była szczęśliwa z tamtej sytuacji. Tamta sytuacja dałaby mi mnóstwo pozytywnych energii, miałabym świetną relację ze znajomymi, z mężem i w ogóle miałabym w sobie dużo takiej siły i chęci do dalszego życia. Więc dlatego ja bym tą sytuację i tą rękawicę podjęła, którą mi daje życie. Czyli po prostu otworzyłabym swój umysł i w tym momencie zareagowałabym nie tak jak mam to zwykle w stereotypie, że nie wiem, w piątek na przykład sprzątam, żeby mieć weekend wolny, tylko bym pojechała w te góry i bym czerpała radość z każdej z tych chwil, która akurat jest mi dana. I tyle. I ja to niesamowicie cenię w ludziach. I tutaj właśnie takim przeciwstawną postawą, która jednocześnie, jak to Dominika ujęła, doprowadza mnie do szału, jest to, kiedy ktoś na każde rozwiązanie ma problem. Ja to tak nazywam, bardzo pokrótce, ale chodzi tutaj o to, że w pewnym momencie swojego życia postanowiłam, nie całkowicie, bo tak się nie da, przynajmniej ja tego nie chciałam, ale w jakimś stopniu odciąć się od osób, które mnie przytłaczają. Przytłaczają mnie tym, że zawsze mają jakiś problem, że zawsze czegoś się nie da, że czegoś nie chcą zrobić, pomimo tego, że mają do tego możliwości i środki. Pomimo tego, że mają 2 ręce i 2 nogi, pomimo tego, że mają dobry wzrok, dobry słuch i pomimo tego, że ich okoliczności życiowe, bytowe i środki, które posiadają, umożliwiają im daną rzecz, to tego po prostu nie zrobią, bo nie. Nie wiem czemu, ale zawsze mają na to wytłumaczenie i w dodatku nigdy nie można im przegadać. To jest strasznie doprowadzające do szału, ale oczywiście ja też jestem taka, że staram się mimo wszystko w tych ludziach znaleźć coś, co mi się w nich podoba, co w tych osobach jest pozytywne, więc dlatego też z tymi ludźmi cały czas utrzymuję kontakt i względnie dobrą relację na tyle, na ile się da.
A więc to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobały Wam się pytania, które ja wybrałam, aby udzielić na nie odpowiedzi. Oczywiście jest to tylko niewielki procent i ułameczek tych wszystkich pytań, które zadaliście, ale tak jak wspomniałam na wstępie, będę te filmiki przeprowadzała tematycznie, więc z całą pewnością jeszcze Wasze pytania znajdą się w kolejnych odcinkach. I jeżeli jeszcze nie zadaliście mi pytania ze swojej strony, które macie do mnie, które dotyczy każdej części mojego życia przez osobiste i YouTube'owe oraz kosmetyczno-kolorówkowe, to oczywiście jest jeszcze szansa na to, możecie to zrobić pod tym filmem w kwadraciku takim Q&A i tam dzięki temu będzie mi łatwiej odszukać Wasze pytania. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie na temat wyróżniania się z tłumu. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi na to pytanie i Waszego punktu widzenia. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie Q&A i widzimy się już w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, ślę Wam moc pozytywnej energii na tyle, abyście mogli dzielić się nią z innymi. Pozdrawiam, pa!